Siemano, witajcie, z tej strony Kifi, dzisiaj jest ze mną sąsiad. No witam, bo sąsiad z tej strony się kłania. I słuchajcie, będziemy dzisiaj przechodzić mapkę do Bunnyhopa, coś takiego do Bunnyhopa, w stylu Lego, z tego co wiecie. Jest tu już taki styl fajny Lego, więc myślę, że całkiem będzie nam się przyjemnie. Wydaje mi się, że moja kosa ogólnie pasuje bardzo kolorystycznie do tej mapki. Sąsiad nie bardzo, jeśli chodzi o Bunnyhopa, ale spróbujemy go dzisiaj. Tak. Dzisiaj nauczyć Bunnyhopa. Ja też za bardzo nie umiem. Ogólnie jest auto Bunnyhop, ale sąsiad i tak kurczę. No, trzeba cię nauczyć. Dobra, sąsiad. Tak jak ci mówiłem, idziemy, ruszaj. Ja zobaczę najpierw, jak ty idziesz. Proszę. Bez trzymania W, pamiętaj, nie trzymaj W. No i pięknie, pierwsza platforma zaliczona, poczekaj tam, nie, teraz idę. Udało się. Ale teraz będzie lipa, jak ja nie przejdę. Dobra, udało się. Jesteśmy na pierwszej platformie. No i co teraz? Teraz i tutaj. I tu właśnie, tu się zaczyna ten problem jakby. Tak, problem. To może patrz, zobacz najpierw, jak ja to zrobię. I potem ty to zrobisz. O, tu mi kurczę, szczerze mówiąc, nie wyszło i musiałem zakręcić. Ale się udało. Dobra. A ty, sąsiad, co tam robisz? Nie możesz lecieć tak na wprost platformę. Słuchaj, nie możesz tak na wprost platformę lecieć, tylko musisz tak na boki lecieć bardziej. Replay. Replay, dawaj, sąsiad. To jest twoja chwila. Nie trzymaj W, odbijaj się i zapomniałeś chyba ruszyć myszką. Stąd może zaczniemy. Po prostu pomijmy, po prostu może te platformy nie są rzeczywiście na twoje nogi. Ale może tutaj... Tak. Dawaj, to zrobisz. To jest po prostu przeskoczenie mostu. Brawo, udało ci się. Okej, okay, ustało. To tutaj możesz metry. Albo przejść normalnie, co myślę, że preferujesz, albo sobie po tym poskakać, nie? Bez przesady. Może tak powiem, trzeba zrobić skok w bok i zrobić coś takiego i tam dalej skoczyć, co mi się nie udało, ale mniej więcej wiesz, o co chodzi. I trzeba potem przeskoczyć, zobacz, chodź. Okej. Już lecisz w to okno, jakimś cudem, to tutaj musisz się wybić i przez ten płotek skoczyć i tam po prostu też jest platforma. Dasz radę? Aha, no takie tam. Takie tam. Uścisna. Bęk. I kurczę, tutaj za bardzo też mi nie wychodzi, szczerze mówiąc. Nie wychodzi mi, ale ja to zrobię, bo nie mogę sobie tego odpuścić. Nogi gdzieś tam uciekają, powiem ci. O, to niedobrze. Sąsiad. O, teraz mi wyszło. Okej, okay, jestem tutaj, w dżungli jakiś, kurczę, ale to było piękne. Sąsiad, dawaj do mnie, proszę cię, dawaj do mnie. Ja może tak się przelecę, tylko żeby zobaczyć, jak sąsiadowi idzie. Jedna platforma. Sąsiad. Ja pierdolę. Dawaj. Nie, czekaj. Jedna platforma. No nie dolatuję, że tej drugiej. Cześć sąsiad, jak ci się udało? Chyba moje lekcje ci pomogły. Niesamowite. Naprawdę, twoja nauka jest... Ta szkoła latania to jest po prostu coś pięknego. Dobra, no sąsiad, no to teraz część nauki dalsza. Może się wydaje, że może troszkę trudniejsza. Tak jakby tam to było łatwe. Parę platform, nie musisz nic przeskakiwać przez żadne płotki i tak dalej, ale parę platform jest do zrobienia. Dasz radę? Tak. Pytanie zresztą. Co masz nie dać rady? Dawaj, sąsiad. Ja nie wiem, kurczę, czy ja mam jakieś, kurczę, lepsze skoki, że ja tak doskakuję, ty nie? Wow, do tyłu. Nie wiem, tak ja doskoczyłem do drugiej, po czym złamałem chyba kostkę. O kurde, to szkoda. Taką kostkę, co byś sobie mógł... rozumiem przekaz. Bang. I zobacz, sąsiad. O kurde, już byłem na końcu. Nie, ja to muszę przejść, bo co ze mnie nauczyciel? Wtedy. Kolejne. Odbijam się, jak jest przyjemnie, jak to się w ogóle przyjemnie gra, tutaj zrąbałem. Tak, naprawdę. Tutaj zrąbałem, więc się muszę rozpędzić teraz. Skoki są niesamowite, niesamowite te platformy są... Powiem ci, że do drugiej doskoczę jeszcze, ale do trzeciej... Jej, gdzie ja doskoczyłem? Tu jestem gdzieś. Sąsiad, dawaj. Robisz coś takiego na kolejną. Pięknie. I teraz rozpędzaj się, bo widzę, że zrąbałeś, ale to jeszcze da się naprawić. Musisz się rozpędzić jakby w miejscu. Na boki, ruszaj myszką. Czy ty używasz myszki w ogóle do tego Bunnyhopa? Tak, no używam jej. To ja nie wiem. Nawet specjalnie kupiłem drogą myszkę, żeby... No widzisz, a ja mam myszkę za 15 zł. A ja mam za 180 i nie działa po prostu. W życiu nie miałem drogiego Bunnyhopa. Sprzętu, więc jak ktoś chce mi wysłać jakiś drogi sprzęt, jakaś firma, to zachęcam. Bo mi się przydał. Kurde, gość. Ale nie, no zobacz, sąsiad. Aż ja ci to pokażę jeszcze raz, mimo że wyłączyłem HUD, żeby to ładnie wyglądało. Zobacz, patrz, jedna platforma, druga platforma, trzecia. I można sobie, pokazał. Jedno zadanie.
Widzisz tą platformę na górze? Musisz odbić się od tego na dole i wskoczyć na nią. Dasz radę? Co za pytanie zresztą. Zobacz, ja już jestem. Pierwszym razem wyskoczyłem. No, to teraz skocz. Ja tu czekam na ciebie, bo ja już tu jestem. O, no i sąsiad, brawo, widzisz, moje nauki coś jednak dają. Czujesz się dobrym nauczycielem. No to teraz widzisz, takie wszystkie platformy masz blisko siebie, nie ma problemu żadnego, żeby na nie wskoczyć. Zobacz. Zobacz. Jak tu nie trzeba w ogóle żadnych umiejętności, w sumie tylko wystarczy sobie poskakać. I nie zrąbać, nie polecieć za daleko. Masz autobahn hopa włączonego, dawaj. Nie mam. Dobra. Tu się wybijamy. Tutaj proszę, o. Tak, tak. No i zrąbałem na końcu, ale jeszcze nie skończyłem bunny hopa, jeszcze nadal od palmy się odbiłem. To dobrze, wracam do gry. Wracam do gry, bo tu troszkę za duża prędkość jest. I byłem już na platformie czerwonej, tylko nie trafiłem jakby w ten punkt, bo to ona musi mnie wybić tutaj. Także no, tutaj widzę, że ta nauka latania Kiffiego. No i pięknego. Naprawdę miło mi się lata tutaj, szczerze mówiąc, na tych platformach. Pięknie, pięknie, pięknie. I do czerwonego. I nie trafiłem, no. Jak tu jest, kurczę, głupia prędkość. Zobacz, ja tak naprawdę to trafiłem. O, i słuchajcie, przeszedłem mapkę. I sąsiad też przeszedł, zobaczcie, ja udało się. Nauczyłem człowieka bunny hopa. Dokonałem niemożliwego. Ja pierniczę, powiem ci, że ta lekcja była dla mnie najważniejszą lekcją w życiu, jeżeli chodzi o skakanie w CS-ie. Bardzo dobrze powiedziane. Te baloniki mogę pęknąć? Nie mogę niestety. Nie możesz niestety. Słuchajcie, jeśli mapka wam się podobała, jeśli ten odcinek wam się podobał, nie za długi z tego co widzę, ale tak nauczyliśmy troszkę sąsiada sobie bunny hopować, jak widzicie, nauki dużo dały, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, wpadnijcie na inne moje odcinki i widzimy się prawdopodobnie jutro w następnym filmie. Także do zobaczenia, siema, cześć! Na razie.